A zobaczmy, co się na StopHamie dzieje, stary. Dawno nie oglądaliśmy. Tu sobie jedzie. Bokser z Mielna versus policja. Bije się z policjantami, facet. Nie podjeżdżaj. Jeszcze na auto nam leci. Wyjmij gaz pieprzowy. Będzie na helmet. Jeszcze na auto nam leci. Wyjmij gaz pieprzowy. Co ten policjant trenuje? Ja pierdolę, ty. Ale oni się fatalnie biją, ty. Masakra. Batalion czołgów Gorzkich został totalnie sprasowany w ledwie kilka dni i musiał zostać wycofany z tyłu. Do niego jeszcze wrócimy. Rozpoczynał się ostatnio rozmowa. Batalion czołgów został totalnie... Nie ma stary, nie ma tramwaju, który jest warty złapania, ryzykują z kręgosłup. Totalnie sprasowany w ledwie kilka dni i musiał zostać... Tu straci prawie nogi, tu stopy, kręgosłup. No f***, bajkę pali. Dobry. Fajkę se trzyma, krok do tyłu, spryskał mu mordę i siemano. I teraz tak, wiecie, kto jest winny temu wypadku? Strażak. No, strażak miał. Bo jeśli masz, jeśli jedziesz na bombach, to ty możesz łamać przepisy, ale musisz się łamać w taki sposób, czy jakby nie stosować się do nich, żeby nie stwarzać zagrożenia, a on tego nie zrobił. Co tu się z Lambo wydarzyło? No kurwa. Ale debil. Szło pół do rogu, wpaść. No i przez to, że on nawet nie wyprzedził, stary. Za coś takiego powinno być dożywocie i ruchanie w dupę, nie? Ale takie akcje bardzo często się dzieją, stary, jak ja na motocyklu jadę, nie? Jedziesz sobie, masz tutaj dwa pasy, masz tu jakąś drogę wjeżdżającą, wiesz, ja sobie jadę tutaj, a chłop stąd wyjeżdża i pierwsze co robi, to się wpierdza na ten pas, na wprost. I dopiero gdzieś tutaj zaczyna kręcić jakby tak idealnie, nie? Z 10 razy w życiu tak miałem. Oho, korek. Oho,
Oho. O k***a, jak go k***a uratowali. Życie mu uratowali. Co wtedy zrobimy? Ja nie wiem. Wtedy trzeba będzie podkować. Ej! Jakbyś hamował zamiast trąbić, to by było trochę lepiej. No i prosto do garażu. Nie, zawrócił tam po jakiegoś kolesia swojego. To się nie pierd... O! O! Tak zwany pan Tipikal się wydarzył. No to o co ci chodzi? No i też tak jeżdża. Patrz. I nie wiem, kurwa, jak można tak późno z ronda zjeżdżać? No spoko. O! Na rondzie wprost, tak zwane, się wydarzyło. Ciekawe, co ten chłop teraz zrobi z tymi zaoszczędzonymi 3 sekundami w życiu. Na rondzie prosto, no. Tu jeszcze zjazd był, stary. 100 metrów dalej. Jakbym potrzebował zawrócić, to bym zjechał na pobocze, ustawił się pionowo, poczekał, aż tutaj nic nie jedzie i tutaj nic nie jedzie, po prostu bym przejechał w taki sposób, nie? Nie, wow! Jaki debil! Tym co robią w niej, po prostu wiesz. Ale tu z miasta? Nie, właśnie z Rzeszowa. Tak, co on robi? No widzę. Ja pie... Jaki... Ty masz to nagrane. Wszyscy tak jeżdżą. O k***a. O kurwa. Szukałem rowerzu. Jak ja słyszę takie... To mam ochotę wyjechać tem osobie, która to robi. Ja najwięcej razy w życiu to się pokłóciłem z Sandrą o wszystko, 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 że siedzi obok, ja se jadę i nagle jest... I to, co się dzieje, na przykład nie jest takie straszne, jakby nic się nie dzieje, nie? No nie wiem, ktoś wyjechał, nie wiem, zahamowałem się, ale że ona to zrobiła, to mnie tak wkurwa, tak mnie to wkurwa. No... Ale już mamy to przegadane od wielu lat, więc jak na przykład ona prowadzi, to ja se leżę w taki sposób, kurwa, nawet na drogę nie patrzę, bo jak patrzę, to jej na przykład mówię, coś źle zrobiła, szarpie samochodem, dlatego ten, mówię tak, jak cię to kurwa, to ja se leżę, tam nie wiem, coś śpię albo na telefonie piszę, ona jak jej się nie poda, jak jadę, to ona ma taki patent, że jak jest ta klamka taka, wiesz, do wyjścia, to ona se tak tutaj leży albo się ją trzyma, czy coś. No. Więc jakby u nas jest to dogadane, nie? Ale ile razy się to, ile razy to był dym w chuj i nie ma podróż? Ja pierdolę, chłopie. Ale ja też ją pewnie wkurwę tym, jak jej mówię, co tak szarpiesz, nie hamuj tak, kurwa. No. Nauczy się jeździć. No. Ale teraz chuj, mamy dogadane. Ona se szarpie. Ja, no chyba, że już wiesz, że już takiego, że takie hamidło robi, nie? Gaz, hamulec,
Szarpnięcie, kurwa, gaz, hamulec, szarpnięcie. To czasami jeszcze sobie porozmawiamy, nie? Wiem, że ostatnio, nie pamiętam skąd wracaliśmy, ale ja sobie spałem i słyszałem tylko takie... I zapierdolę hebel i tylko jakby, zależy tego, że był środek nocy, to jak otworzyłem oczy, to widziałem, że ten, nie? Że ABS napierdolę światła. I jak zobaczyłem, tylko tak spojrzałem, że walczy, to sekundę to może trwało. Ale w takich stresowych sytuacjach to jedna sekunda trwa 10 sekund. To jest kurwa ciężkie do wytłumaczenia, nie? I pamiętasz jakby każdą sekundę możesz opisywać przez pół minuty i to jest niesamowite, nie? Ale chyba tak umysł ludzki działa. I tylko otworzyłem oczy, spojrzałem, doszło do mnie, że że napierdala ten ABS, czyli że hamuje mocno. Zamknąłem oczy i się położyłem, nie? Bo stwierdziłem, że jak przypierdolimy, to przypierdolimy. Jak coś powiem, to nie poprawi sytuacji, nie? Więc zamknąłem oczy, otworzyłem głowę i tak sobie pomyślałem, ciekawe, czy jebniemy, nie? Nie jebnęliśmy. No. I potem mówię do niej tak, mówię, niech sobie pomyśli tam chwilę, nie? Więc co się stało? No, jechał mi coś tam, no zapił. Mówię, no spokojnie, no. Ale widzicie, ja nie jestem, jak coś się dzieje, nawet jakby jej samochód wpadł w poślizg i by zaczęła bokiem lecieć, jak ty siedzisz obok, czy z tyłu, czy cokolwiek, nie siedzisz przed tą kierownicą, to twoje rady możesz sobie w pizdę wsadzić, nie? Bo nawet jakbyś chciał tej osobie wytłumaczyć, co ma zrobić, masz wystarczającą wiedzę i powiedzmy nawet, że to jest wiedza użyteczna, to w momencie, kiedy lecisz bokiem, środkiem drogi, pada deszcz, ty jedziesz, nie wiem, 100 na godzinę, to nic nie zmieni. Jakby nie przekażesz mu wiedzy pół sekundy. Nie nauczysz go. A jak go zestresujesz, to jeszcze większy syf możesz odjechać, no. I ty cały sztywny jesteś od razu, podnosi ten łeb, a potem opuszcza i wzdycha. Nie, to jak on odjeje, to tak robię, no tak. Ona mnie w samochodem nie jadę. Cześć. Lewy kierunek, na rondzie, wszystko się zgadza. Nie wiem, nie rozumiem tych ludzi. Tylko ja nienawidzę jeździć krajówkami, kurwa. To jest najgorsze, co istnieje w ogóle. To jest... Powinien zdelegalizować. Oho. Ktoś tu przepisów ruchu drogowego nie ma. Nienawidzę tych dróg, nienawidzę. Zjebę, dostał szeryf? Kurwa. Ja najczęściej sobie wyprzedzam